zamienimy. Nie, ja sobie poradzę. Proszę Państwa, bardzo miło mi jest przywitać dzisiaj i Państwa, i prelegentkę. Profesor Małgorzata Milanowska jest dyrektorką Instytutu Historii i Sztuki naszego Uniwersytetu. Jest również pracowniczką Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzisiejszy wykład jest wykładem w cyklu Architektura Gdańska, który już w drugiej edycji po w poprzednim roku trwały też spotkania. Przygotowuje nas wszystkich do promocji monumentalnego wydania Atlasu Architektury Gdańska, który w zespole pod kierownictwem profesora Milanowskiej powstaje od kilku lat i wydany będzie zapewne około połowy 2017. No, ja myślę, że raczej na początku 2018, ale... No, ale to będzie też dobra okazja, żeby wtedy Państwa na promocję zaprosić. Ten cykl jest przygotowywany we współpracy naszego Instytutu, Instytutu Kultury Miejskiej. Oddaję głos, proszę. Witam Państwa serdecznie. Przepraszam za spóźnienie, ale z nieznanych mi bliżej przyczyn zainteresowali się moim wykładem także dziennikarze, co jest dla mnie o tyle zaskakujące, że do tej pory się nie interesowali. Czy taka aura świetna wystarczająca? Tak, zupełnie wystarczy, bo ja tylko cytaty chcę czytać. Cytaty chcę czytać. Szanowni Państwo, ja chciałam Państwa dzisiaj zaprosić na taką wędrówkę po Gdańsku drugiej połowy XIX wieku, która, mam nadzieję, że pomoże Wam trochę zrozumieć tak naprawdę, o co chodzi w tym odczytywaniu przynależności regionalnej, lokalnej, narodowej, czyli identyfikacji tożsamościowej architektury w rozumieniu architektów XIX-wiecznych. Architekci XIX-wieczni, w przeciwieństwie do swoich poprzedników działających w dobie nowożytnej czy średniowiecznej, posługiwali się formami architektonicznymi w zupełnie inny sposób niż wcześniej się to zdarzało. Profesor Jan Białostocki wskazał bardzo wyraźnie na to, że traktowali oni architekturę, styl architektoniczny jako wyraz, a nie jako modus. Czyli nie był to ich sposób budowania, tylko używali dawnych sposobów budowania po to, żeby coś wyrazić. O tym, że architektura XIX wieku jest mówiąca zarówno swoim stylem, jak i dekoracją, też była już przedmiotem wielu badań dzięki profesorowi nieżyjącemu już profesorowi Krakowskiemu, bardzo dużo na ten temat wiemy. Natomiast w przypadku Gdańska mamy do czynienia ze zjawiskiem, które domaga się pewnego uszczegółowienia interpretacji. No bo oczywiście bardzo prosto jest spojrzeć na budynek bankowy w stylu renesansu florenckiego i powiedzieć: o, użyto renesansu florenckiego po to, żeby nawiązać do tradycji medycejskiej tego miasta, bo medycyusze jako założyciele banków dobrze symbolizowali i konotowali treści takiej funkcji obiektu. To jest to dosyć oczywiste. Wtedy zaczyna się rzecz komplikować, wtedy kiedy zaczynamy mówić o próbie przekazania przez formy stylistyczne budowli pewnych treści ideowych związanych właśnie z rozumieniem architektury jako wyraziciela treści tożsamościowych, czyli identyfikacji budynku z określoną ideą państwa, narodu, zdarza się też, że i wyznania. Bezbłędnie do dzisiaj rozpoznajemy większość budynków cerkiewnych po ich formach właśnie. Natomiast rozumienie architektury jako formy wyrazu treści narodowych czy państwowych, bo to różnie w różnych krajach bywało, pojawia się wraz ze wzrostem takiego poczucia tożsamości narodowej, który wyrasta z racjonalizmu, ale oczywiście rozumianego nie w sposób dwudziestowieczny, do jakiego myśmy przyszli, tylko XIX-wieczny, który nie niósł jeszcze ze sobą konotacji pejoratywnych, a krystalizował się w czasach wojen napoleońskich. To tak naprawdę te wielkie wojny, które przeorały Europę na przełomie XVIII i XIX wieku, spowodowały, że w wielu krajach ludzie zaczęli czuć intensywnie swoje poczucie przynależności do narodu rozumianego jako grupa ludzi posługujących się tym samym kodem kulturowym, tym samym językiem, o tych samych korzeniach historycznych. I na fali
tego rosnącego nacjonalizmu, a jednocześnie na fali historyzmu, który też wynikał jeszcze z hegelowskiej filozofii i nakazywał ludziom XIX wieku zwracać się do przeszłości i szukać w niej wartości, pojawiły się w architekturze style dawne jako nośniki także treści narodowych tożsamościowych. Na pewno takich przykładów można wskazać sporo, zarówno w architekturze niemieckiej jeszcze lat końca drugiej dekady XIX wieku, kiedy na przykład Karl Friedrich Schinkel projektował pomnik wodzów zwycięskich bitw napoleońskich na Kreuzbergu, użył właśnie form neogotyckich, konotując je jako prawdziwie niemieckie. Nie muszę oczywiście mówić, że dla Schinkla jeszcze w tamtych czasach gotyk był stylem niemieckim. Znaczy wierzono, że został on przez Niemców wykreowany. Dopiero późniejsze badania wykazały, że tak naprawdę źródła gotyku są we Francji, ale Schinklowi to nie przeszkadzało. Podobnie świadomie użytym stylem gotyckim dla nadania rangi państwowej budowli była decyzja podjęta przez parlament brytyjski, kiedy to w 1834 roku spłonął dawny gmach parlamentu brytyjskiego i trzeba było rozpisać konkurs na nowy budynek. Właśnie zadano architektom zbudowanie takiego gmachu w stylu gotyckim jako właściwym dla Wysp Brytyjskich i reprezentacji państwa angielskiego. Tych przykładów identyfikacji narodowej z określonym stylem, czy może lepiej powiedzieć pewną odmianą stylową, można mnożyć, bo to zjawisko, które w ciągu XIX wieku pojawia się z różną intensyfikacją w różnych krajach. Co ciekawe, ma ono taką cechę, że w pierwszej połowie XIX wieku głównie dominuje w architekturze państw potężnych, o dużych aspiracjach imperialnych i kolonialnych, także kontynuuje się w drugiej połowie XIX wieku. Oni bardzo lubią używać tych narzędzi. Mam na myśli zarówno Imperium Rosyjskie, które wykształci właśnie styl ruski jako styl właściwy dla reprezentacji budowli państwa rosyjskiego, ale także kościoła prawosławnego w budowlach wznoszonych zarówno na terenie imperium, jak i poza jego granicami. Mam na myśli też Prusy, a później Cesarstwo Niemieckie, które też nieustannie będzie pracowało nad wymyślaniem kolejnych wariantów stylu narodowego, który by pozwalał prowadzić wizualną politykę imperialną, a na przykład znacznie mniej jest to widoczne w takich krajach jak Francja czy Włochy. Z kolei około połowy XIX wieku zachodzi reakcja małych narodów, które żyją bezpaństwowo i które zaczynają się bronić przed tą wizualną agresją swoich zaborców czy okupantów, też przy pomocy architektury wyrażającej ich własne tożsamościowe idee. I takie zjawiska znajdą zarówno w architekturze polskiej, najpierw gotyk wiślano-bałtycki, potem renesans polski, będzie używany właśnie jako taki styl narodowy polski, reaktywnie na rosyjską i pruską okupację, ale to się stanie także w Czechach, to się stanie także w Bułgarii, to się także stanie na Węgrzech, w Finlandii i proszę Państwa także w innej części Europy, mianowicie w Katalonii i w Islandii. Także to narzędziowanie stylu i używanie go do identyfikacji narodowej będzie zjawiskiem jednym z ciekawszych, łatwo obserwowalnych w architekturze właściwie w większości krajów europejskich. I jak to się ma do Gdańska? No właśnie, proszę sobie uświadomić, że Gdańsk, który miał w XIX wieku bardzo zdefiniowaną sytuację polityczną, był częścią państwa pruskiego, a wraz z otworzeniem Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku stał się częścią miastem w granicach Cesarstwa Niemieckiego. Architektura tworzona tu na miejscu i budowle tu wznoszone były także w jakiś sposób konotowane politycznie i narodowo. Chyba pierwszym przejawem takiego świadomego, stylistycznego konotowania architektury gdańskiej na sposób narodowy była interwencja Karla Friedricha Schinkla w budowę gmachu gimnazjum klasycznego na Targu Maślanym. Ten budynek został zaprojektowany w pierwotnej wersji przez architekta miejskiego Gdańska o nazwisku Cernekę.
formach klasycystycznych, takich ogólnoklasycystycznych, charakterystycznych dla architektury całej Europy. I Karl Friedrich Schicker, który akurat z biegiem okoliczności wizytował Gdańsk w momencie, kiedy ława fundamentowa pod to gimnazjum była już wyprowadzona, zainterweniował i zmusił, właściwie zmusił, co sam stworzył projekt alternatywny tego gimnazjum, który mu nadał formy, jak wówczas to pisano, wyrażające formułę architektoniczną typową dla Gdańska. Możemy oczywiście dzisiaj z tym dyskutować, ale ważne jest to, że ci, którzy patrzyli na ten budynek i którzy go projektowali, w to wierzyli, a tym się dzisiaj najbardziej interesujemy. Co myśleli ludzie, dla których te budynki budowali. I co więcej, uważano ten budynek za gmach neogotycki, aczkolwiek dzisiaj przy dzisiejszych kryteriach właściwie kwalifikacji stylistycznej trudno go za neogotycki uznać, ale to jest już drugorzędna kwestia. W Gdańsku jeszcze stosunkowo późno i dosyć długo gotyk czy neogotyk uważany był za właściwy dla tego miasta i jego identyfikacji, bo przypominam, że taką dosyć późną budowlą z tego cyklu jest wzniesiony w 1875 gmach dyrekcji poczty, także przy Targu Maślanym, on także do dzisiaj tam stoi pod kątem prostopadle do gmachu szynklowskiego, który został zaprojektowany przez Karla Schwatlo, berlińskiego architekta, etatowo zatrudnionego jako architekt poczt i telegrafów niemieckich, który po opublikowaniu tego projektu gmachu dyrekcji dla Gdańska na łamach Zeitschrift für Bauwesen napisał, cytuję: wybór stylu w pierwszej kolejności należy od zastosowanych materiałów, ale często pozostaje też pod wpływem uwarunkowań miejscowych. I tak dla nowo wznoszonego budynku dyrekcji poczty w Bremie wybrany został renesans północny, już. Dla takiegoż budynku w Gdańsku styl świeckich budowli XIV wieku. Czyli jeszcze Schwatlo w 70-tych latach posługuje się formami gotyckimi, uważając je za właściwe dla Gdańska. Natomiast dzisiaj, z naszej dzisiejszej perspektywy, jakby definiuje Gdańsk architektonicznie jego krajobraz zabytkowej części, dużo bardziej renesans północny niż gotyk. I rzeczywiście ta kariera renesansu stała się tak naprawdę dominującym zjawiskiem ostatniej ćwierci XIX wieku w architekturze Gdańska. Renesans ten niemiecki w różnych swoich wariantach został tak naprawdę odkryty relatywnie późno dla architektury niemieckiej w ogóle, ponieważ był stylem i takim bezpośrednim impulsem dla tego zjawiska było pojawienie się publikacji ukazujących budowlę w tymże stylu, mianowicie zamku w Schwerinie, który poddano gruntownej restauracji. Jak gdyby od tej restauracji z około połowy XIX wieku zamku w Schwerinie zaczyna się zainteresowanie niemieckich architektów i historyków architektury tym stylem. Oni bardzo szybko ustalili, że renesans północny występuje właściwie we wszystkich miastach niemieckich i to zarówno w pasa bałtyckiego Brema, Lubecka, Hamburg, jak i w głębi Niemiec, w Lipsku, czy nawet na południu Niemiec, w Bawarii, w Augsburgu, ma swoje niuansowe różnice. Nie jest identyczny. Południowy jest z reguły otynkowany, operując okładziną kamienną. Północny z reguły ceglany, uzupełniany kamiennymi bądź tynkowanymi detalami, ale posługuje się też tym samym repertuarem form, przede wszystkim bardzo charakterystycznymi, wyniosłymi, wielokondygnacyjnymi szczytami, ujętymi w takie drobne szeregi wolut. Ornament okuciowo zwijany, bardzo charakterystycznie zwijane akanty. Jednym słowem, jest repertuar wspólnych elementów dla całego renesansu północnego i są elementy, które są właściwe tylko dla określonych mikroregionów. I to jest tak naprawdę dla nas w kontekście architektury gdańskiej najistotniejsza konstatacja, bo otóż właściwie takim momentem, w którym on się pojawia w architekturze Gdańska, staje się moment, kiedy w 1878 zostaje w ramach Cesarstwa Niemieckiego zostaje przeprowadzony nowy podział terytorialny i
utworzono wówczas nową prowincję, wyodrębnioną z prowincji wschodniopruskiej, którą nazwano Zachodnią Pruską, a Gdańsk został wyznaczony jako jej stolicy. I to oczywiście natychmiast wymusiło konieczność podjęcia akcji budowlanych i inwestycji, które zaspokoiłyby potrzeby nowo utworzonych urzędów związanych nierozerwalnie z ową stołeczną funkcją Gdańska. W 1879 zaprojektowano, do 1886 roku wzniesiono w Gdańsku gmachnat prezydentury i rejencji. To jest oczywiście nieistniejący budynek, który stał przy nowych ogrodach. Zaprojektował go berliński architekt Karl Friedrich Endel i recenzent na łamach Deutsche Bauzeitung napisał o tym projekcie. Nawiązano do architektonicznego charakteru miasta, stosując w prosty, ale zręczny sposób formy niemieckiego późnego renesansu. Myślę, że Państwo usłyszeli dobrze. Nawiązano do architektury miasta, ponieważ nawiązuje do niemieckiego renesansu. Dla architekta z Deutsche Bauzeitung jest oczywiste, że mówimy o renesansie gdańskim, czyli niemieckim. Bo tak interpretowano wówczas architekturę. Sam twórca natomiast tej budowli, Endel, na łamach tego samego pisma objaśnił. Jeśli przy wyborze stylu od początku wzięty został pod uwagę niemiecki renesans, to może to być przez wzgląd na charakter architektury Gdańska poczytane za jedynie słuszne. Jest on w związku z tym świadom tego, że świadomie nawiązuje do architektury Gdańska i że robi to w imię niemieckich korzeni tego miasta. Dodał też, że dla form zewnętrznych gmachu posłużyła za wzór zwłaszcza gdańska zbrojownia. Oczywiście nie chcę w tej chwili podejmować z Państwem polemiki na temat tego, na ile ten budynek jest podobny do zbrojowni, bo jakby nie o tym w tej chwili mówili. Zbrojownia to jest dwór Artusa. To jakby nie, kompletnie nie o to chodzi, ponieważ nie badamy w tej chwili naszego stosunku do tych budynków i naszego widzenia ich architektury, tylko skupiamy się nad tym, co widzieli w tych budynkach i w formach tej architektury ci, którzy ją tworzyli, ci, którzy ją recepowali, no bo przecież czytelnikami tego czasopisma byli także gdańszczanie, więc oni brali za dobrą monetę każdą z takich deklaracji. W podobnym sposób i w podobnym duchu mówiono i pisano także o następnym budynku, mianowicie o gmachu zarządu prowincji zachodniopruskiej, czyli Landeshaus der Provinz Westpreußen, który został zaprojektowany mniej więcej w tej samej dacie przez Hermana Endego i Wilhelma Böckmana. To spółka architektoniczna berlińska, która także specjalizowała się na bardzo dużą skalę we wznoszeniu budowli publicznych na terenie całych Niemiec, nie tylko Berlina. Nie budowali wille, różne prywatne zlecenia, ale mieli także na swoim koncie budynki ambasad Cesarstwa Niemieckiego i byli aktywni nawet w Japonii. To naprawdę biuro architektoniczne o dużym rozmachu, bym powiedziała. I oni dla Gdańska zaprojektowali trzy budowle, żadna z nich już nie istnieje. Wszystkie trzy znamy z dokumentacji. W przypadku gmachu zarządu prowincji zachodniopruskiej powiedzieli: zadanie zaprojektowania nowego gmachu wysokiej rangi, takiego jak zarząd prowincji zachodniopruskiej w Gdańsku, tak bogatym w pamiątki sławnej przeszłości, zmusza wręcz do nawiązania do tych starych, pięknych wzorców. Ważnym jest tworzyć nowe, w duchu dawnej, swoistej sztuki renesansu, która odwiedzającym starą Wenecję Północy, już wówczas używano tego terminu, tak wyraziście rzuca się w oczy w budowlach z XVI-XVII wieku. Jak słyszą Państwo, Endel i Böckmann już nie używają słowa niemiecki, odwołują się właściwie wyłącznie do konotacji swojskiej, regionalnej, lokalnej. Trzecią ważną budowlą, która powstała wtedy w związku z tą zmianą sytuacji politycznej, był gmach Poczty Głównej Przyogarnej, to jest ten Kaiserpostamt z 1880 roku, oczywiście nieistniejący. Niestety, przyznam szczerze, bez bicia, że nie udało mi się do dzisiaj ustalić, kto zaprojektował ten budynek. Nie mógł go już zaprojektować Karl Schwartlow, który już nie żył. To jest lista budynek. To jest lista?
Kasiu, miód na moje serce lejesz, bo miałam na to serdeczną nadzieję, że to właśnie on był tego budynku autorem. Bardzo się z tego cieszę, bo to kompletuje nam wiedzę na temat tej akcji około 1880 i zaangażowania Lichta w proces budowania renesansowego Gdańska, o czym skądinąd wiemy, bo przecież Licht był także konserwatorem zabytków, który odbudował szczyty na Bramie Zielonej, zniesione w dobie klasycyzmu w Gdańsku. Ale ten budynek jest o tyle ważny, że był gmachem rzeczywiście państwowym, a więc dużej rangi publicznej. I jakby co widzą, zresztą zwieńczony orłem pruskim, bo tak należało zazwyczaj te gmachy konotować. Przypomnę, że Licht to postać i bohater pracy doktorskiej Katarzyny Wojtczak, która się odezwała do ostatniego rzędu, a architekt miasta Gdańska między 1857 a 1892 rokiem. Pełnił swoją funkcję na urzędzie 3-12-letnie kadencje, będąc prawą ręką Leopolda von Wintera, mniej więcej w tym czasie, kiedy właśnie Winter był burmistrzem, nadburmistrzem miasta Gdańska, który realizował, właśnie ten tandem realizował właśnie wszystkie wielkie inwestycje miasta tego czasu i to nie tylko architektoniczno-budowlane, ale także z zakresu inżynierii i infrastruktury miejskiej, takie jak kanalizacja czy wodociągi. I wreszcie kolejny budynek bardzo istotny w tym ciągu, mianowicie także dzieło spółki Ende i Bockmann, gmach kasy oszczędności na wyspie Spiszów. To też budynek, który zniosła II wojna światowa. Na łamach Deutsche Bauzeitung autorzy objaśniali, jak i pozostałe dwie budowle, zarząd prowincji i nowa synagoga, o której za chwilę, została, ukształtowana w stylu niemieckiego renesansu i w szczegółach nawiązuje do najznakomitszych zabytków tego stylu w Gdańsku, wpisując się harmonijnie swym malowniczym wyglądem z wieżyczkami, szczytami i wykuszami jako nowo ogniwo w piękny, pełen charakteru wygląd ulic, który w Gdańsku zachował się do dziś z czasów jego dawnej świetności i którym zawdzięcza sławę w artystycznym świecie. I wreszcie w trzeci budynek Endego i Bockmanna, czyli Wielka Synagoga, powstała kilka lat później, w latach 85-87, o której napisali. Za pożądany styl dla budowli uznano niemiecki renesans dobrych czasów, zwłaszcza w jego szczególnej gdańskiej odmianie. Zasługą przede wszystkim nadburmistrza von Wintera jest to, że stara się uczynić wzorcowym nawiązanie do tego praktycznego, a przez to artystycznego sposobu budowania w budowach publicznych, który ostatnio zniesiono w mieście. Wskazanie na Wintera jest niewątpliwie wskazaniem prawdziwym i słusznym, natomiast należy uzupełnić ten cytat o domniemanie, że Leopold von Winter sam z siebie nie wymyśliłby owego wskazania architektom berlińskim właściwych wzorców budowlanych, gdyby nie osoba Juliusa Gottlieba Alberta Lichta, bo Winter był po prostu politykiem, który o architekturze nie miał wielkiego pojęcia, miał za sobą przeszłość stricte polityczną berlińską, związaną z urzędem policji, o nie pamiętam. Natomiast jego człowiekiem od spraw architektonicznych, zarówno zabytków, jak i architektury współczesnej, był wspomniany architekt miejski Licht, który rzeczywiście bardzo intensywnie eksplorował wiedzę na temat architektury Gdańska, założył Stowarzyszenie Architektów w Gdańsku, założył nawet czasopismo architektoniczne, wprawdzie wyszło tylko kilka numerów przez 3 lata, ale jednak. A więc był bardzo takim zaangażowanym w samo miasto i jego przeszłość architektem i niewątpliwie to sformułowania Leopolda von Wintera miało w podtekście konsultację, powiedzmy, merytoryczną z architektem Lichtem. Ta świadomość wagi przeszłości dla potrzeb identyfikacji tego miasta w zasadzie stała się zjawiskiem dominującym w architekturze następnego dziesięciolecia. Warto jednak pamiętać o tym, że 80. lata nie były jeszcze czasem wielkiej koniunktury gospodarczej w Gdańsku. Może nie tyle powinna mówić w tej chwili o koniunkturze gospodarczej, ile o budowlanej.
co wynikało przede wszystkim z faktu, że miasto w 80-tych latach było już bardzo zaduszone, jeżeli chodzi o możliwości pozyskiwania działek budowlanych. Te budowle publiczne powstały, bo musiały powstać, podobnie zresztą jak ten zniesiony w połowie 80-tych lat, według projektu też berlińskiego architekta Heino Schmidena, szpital miejski. On dzisiaj istnieje, to znaczy ten główny budynek istnieje, ale jest pozbawiony tych wież, w związku z tym jest ciężko rozpoznawalny, zwłaszcza, że jest do niego trudne dojście od frontu, na które Państwo w tej chwili patrzą na tej rycinie. Natomiast łatwo go zobaczyć, jak się jedzie trasą AK od Śródmieścia po prawej stronie, bo on już nie ma funkcji szpitala, on jest bodajże gmachem dyrekcji leśnictwa. Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych. Tak jest. W każdym razie ten budynek główny w jakiejś takiej okrojonej postaci jeszcze istnieje. Natomiast jego autorem jest rzeczywiście bardzo wybitny architekt berliński, Heino Schmidin, który przez lata pracował w spółce z Martinem Gropiusem. Tyle tylko, że w momencie, kiedy powstał ten projekt, Martin Gropius już nie żył, a Heino Schmidin nadal działał i był między innymi specjalistą od budynków szpitalnych. Zbudował kilkanaście kompleksów szpitalnych na terenie Cesarstwa Niemieckiego. A w tym roku doczekał się gigantycznej, opasłej monografii, którą wydano w Berlinie na początku roku, także wszystkiego o Heino Schmidinie można się dowiedzieć, także tego, co niemieckim badaczom stało się ustalić na temat tego szpitala. Natomiast oczywiście sytuacja dosyć istotnie zmienia się w momencie, kiedy dochodzi wreszcie do podjęcia tej kluczowej dla Gdańska decyzji w 1888 roku. Ministerstwo Spraw Wojskowych w Berlinie zgadza się wreszcie po ponad 20 latach molestowania przez Leopolda von Wittera na rozbiórkę, częściową rozbiórkę wałów obronnych miasta. Oczywiście możemy różnie oceniać tę decyzję z dzisiejszego punktu widzenia, bo straciliśmy przez to taki kompletny system nowożytnych wałów gdańskich bezpowrotnie. Ale z punktu widzenia rozwoju miasta to była decyzja niezbędna w istocie, bo bez tego nie sposób sobie wyobrazić już w ogóle rozwoju Śródmieścia w końcu XIX i XX wieku. Ta historia to odrębny temat rozbiórki wałów w pierwszej fazie. Oczywiście to Militar Fiskus, czyli urząd berliński reprezentujący kasę Ministerstwa Wojskowego, położył rękę na części działek przeznaczonych, wydobytych z podziemi po rozbiórce wałów, w tym pasie ulicy Wałowej mniej więcej. Ale mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej tej operacji udało się ją przeprowadzić. Z czego mianowicie ta trudna sytuacja finansowa operacji wynikała? To taka mała dygresja. Proszę sobie uświadomić, że wszystkie te fortyfikacje powstawały na terenie ziemi należącej do miasta Gdańska za pieniądze miasta Gdańska w czasach nowożytnych. Ale po reformach Steina i Hardenberga, przeprowadzonych w Niemczech w Prusach w 1808 roku, ale oczywiście w Gdańsku dopiero po Kongresie Wiedeńskim, wszystkie tereny, wszystkie obiekty militarne z automatu stawały się własnością armii pruskiej. Tym sposobem Gdańsk jako miasto, jako samorząd miejski utracił na rzecz centrali w Berlinie wojskowej cały ten pas, na którym stały fortyfikacje razem z fortyfikacjami. Co oznaczało, że w chwili, kiedy zdecydowano o rozbiórce tych wałów, ziemia pod tymi wałami była państwowa, wojskowa, a nie miejska. I żeby móc ją zagospodarowywać urbanistycznie i architektonicznie, trzeba było ją od wojska wykupić. W związku z tym, to jest nie tylko skaz z Gdańska, ale także Torunia, Szczecina, Poznania, wielu innych miast, także w głębi Niemiec. Także miasta musiały tak rozplanować rozbudowę swojego terytorium o te tereny powałowe, aby uzyskać z nich jeszcze dobrą dywidendę z działki, żeby móc spłacić kredyt, który muszą zaciągnąć, żeby wykupić te tereny od wojska. Co było oczywiście szaloną krzywdą dla tych miast, no ale nikt się przeciwko temu nie zbuntował i rzeczywiście Gdańsk także stanął wobec konieczności zaciągnięcia dużego długu pod zakup od wojska tych terenów i co więcej poddania się też decyzjom wojska w kwestii warowania sobie najlepszych działek pod zabudowę wojskową. To jest powód, dla którego na najlepszej działce stanął gmach dowództwa garnizonu, który dzisiaj jest wykorzystywany przez Ratusz Miejski jako reprezentacyjna siedziba. Wszyscy ją znamy jako dawny Żak, ale czy przed dwudziestoleciem międzywojennym jako siedzibę Wysokiego Komisarza Ligi Narodów, ale tak naprawdę to była siedziba dowódcy garnizonu wojska
na Gdańsk i ona właśnie powstała na najlepszej działce, bo militar fiskus powiedział, a tego wam nie sprzedamy. Podobnie zresztą stało się właśnie z tymi terenami wzdłuż dzisiejszej Wołowej, czyli po fortach Lis i Lux i Fuchs, to jest Lis i Żubr, tak? Na których stanęła też ten zespół koszar, w którym dziś jest między innymi schronisko młodzieżowe, to jest tak zwany dawny Beklejnąsamt. Ten projekt zabudowy terenów powołowych sporządzał oczywiście Julius Licht, bo to należało do jego obowiązków miejskich, ale projekt, który on sporządził, nie za bardzo się spodobał. W związku z tym ściągnięto z kolonii Hermana Józefa Stubena, człowieka, którego uważano wówczas w cesarstwie niemieckim za najwybitniejszego urbanistę, nie tylko dlatego, że zaplanował powale w kolonii, ale także dlatego, że był autorem podręcznika urbanistyki, pierwszego podręcznika urbanistyki, jaki wyszedł w XIX wieku, wydany w Serbii, Handbuch der Architektur. Stuben przyjechał do Gdańska, rzeczywiście zapoznał się z sytuacją terenową, tymi planami i po jakimś czasie nadesłał swoje daleko idące poprawki tego projektu urbanistycznego. To, co Państwo widzą w tej chwili na obrazku, to ostateczna wersja rozplanowania terenów powołowych, sporządzona przez Lichta, ale oczywiście na podstawie tych szkiców Stubena, które on nadesłał, na podstawie umowy z miastem. Jak Państwo też wiecie, nigdy tego projektu do końca nie zrealizowano, ponieważ zabudowa tego najbardziej na południe wysuniętego pasa wałów nastąpiła dopiero w stuleciu międzywojennym, tam powstały w latach 30. obiekty rządowe, natomiast w XIX wieku tego terenu nie udało się zabudować. Działki były sprzedawane właśnie przede wszystkim na cele komercyjne, ale okazało się, że w Gdańsku nie ma wielkiego zainteresowania tym, dlatego tak dużo gmachów powstało na terenie powołowych, zwłaszcza w tym środkowo-południowym odcinku, to takie budynki jak policja, bank, prezydium, bo to były takie instytucje, które można było skłonić do tego, żeby weszły we współpracę z miastem i wsparły jakby swoją inicjatywą budowlaną tą kłopotliwą sytuację z działkami, na której znalazło się miasto. Podobnie rzecz się stała także z tym trójkątem przy Hansaplatz. Pierwotnie planowano, że tam wszystko pójdzie pod zabudowę komercyjną, a potem okazało się, że nie ma chętnych, w związku z tym jeden z tych trójkątów przeznaczono na zbudowanie gimnazjum, biblioteki i archiwum. W każdym razie sytuacja była ekonomiczna trudna w tej całej inwestycji, na pewno od początku do końca i na tyle trudna, że Gdańsk tak naprawdę w pełni nigdy tego potencjału, który uzyskał po rozebraniu wałów, nie wykorzystał, bo po prostu zabrakło środków na wzniesienie tych budowli, których Gdańskowi jako metropolii brakowało. Na przykład Gdańsk jest jednym z niewielu miast w cesarstwie niemieckim, chyba jedynym, który nie doczekał się nowego ratusza, gmachu nowego ratusza. Teraz funkcjonował w zabytkowym i w wynajętych biurach, ale nigdy nie wniósł sobie nowego ratusza, tak jak Słupsk czy Olsztyn na przykład. Nie powstał także nigdy gmach koncertowy, filharmoniczny, nie powstał nigdy gmach operowy, a przy tej skali i możliwościach ekonomicznych miasta teoretycznie powinny te gmachy znaleźć się na jego wyposażeniu. Więc tutaj widać wyraźnie to załamanie koniunktury. Ale wróćmy do tego, co się wydarza właśnie w 90. latach po rozebraniu wałów. Karl Fellhaber projektuje halę targową. Ja wiem, że to jest też projekt sygnowany przez Otto, był tylko rysownikiem. Za tym stoi nazwisko Karla Fellhabera, który był następcą Lichta na stanowisku architekta miejskiego. I jak Państwo wiecie, bo hala stoi, więc można ją do dzisiaj oglądać, też starannie nadano jej formy właśnie nawiązujące do lokalnej architektury. Takim budynkiem też już dzisiaj nie istniejący w tej postaci był gmach Poczty Głównej przy ulicy Długiej, której autora nazwiska za Boga nie mogłam wczoraj znaleźć, aczkolwiek jest ono ustalone, bo wiem, że wypłynęło już w jakichś badaniach archiwalnych, ale okazało się, że w moich notatkach tego nie ma i muszę się spotkać z moją byłą studentką, która tą wiadomość znalazła i od niej to wydobyć. Nazwisko w każdym razie jest nic nie mówiące. To znaczy jest to architekt, który nie daje się powiązać ani z Gdańskiem, z żadną budową Gdańska, ani też jego realizacji nie udało się odnaleźć na terenie Cesarstwa Niemieckiego w żadnym mieście.
No właśnie, nie, on miał długie, dosyć skomplikowane nazwisko i myśmy go wtedy szukali, kto to w ogóle jest. No. Ten fragment tak. jest tylko. Tak, tak, ten pasek został, a natomiast budynku poczty nie ma. To wspomniany przeze mnie gmach komendantury generalnej, czyli Dienst von Gebäude des Generalkommandants, komando. Najlepsza działka, najlepsza lokalizacja, jaką można wybrać. Dzisiaj trochę się zmienił kontekst, bo wały zostały poszerzone i nie ma już tego ładnego odejścia i podjazdu od frontu do budynku. Nie wiadomo, kto go zaprojektował, natomiast na pewno został to ten projekt sporządzony w Berlinie, po prostu w urzędzie budowlanym w obrębie Ministerstwa Obrony. Trudno dzisiaj, Ministerstwa Wojskowego, trudno dzisiaj ustalić, który z architektów, bo to zawsze były prace zespołowe, brał w tym udział. Wreszcie, bardzo ciekawy, mało znany projekt rozbudowy katowni na potrzeby archiwum i biblioteki, sporządzony jeszcze zanim zapadła owa wspomniana przeze mnie decyzja o przeznaczeniu trójkąta przy Hansa Plac na zabudowę publiczną. Szykowano się mianowicie do wchłonięcia katowni i rozbudowania jej o taki neorenesansowy gmach właśnie na potrzeby archiwum. I taki szkic zachował się, ale niestety jest ani niedatowany, ani sygnowany. On się daje zadatować oczywiście przez kontekst, ale nie daje się niestety go zaatrybuować. Wreszcie najważniejsza budowla tego pasa, wyczekiwane od dziesięcioleci, dworzec główny Gdańska. Przez dziesięciolecia nieszczęściem Gdańska było to, że tory poprowadzono na terenie objętym bezpośrednio restrykcjami okołowałowymi, że się tak wyrażę, czyli przepisami wojskowymi zakazującymi budowania gmachów stałych na terenie pierwszego pasa obronnego, co oznaczało w praktyce, że mogły tam stać właśnie tylko te drewniane szopy z takimi schodami drewnianymi, które Państwo znają ze zdjęć. Dopiero właśnie zniesienie wałów, ale w związku z tym także zniesienie tych restrykcji militarnych umożliwiło zbudowanie dworca, który został zaprojektowany przez, tak naprawdę przez Aleksandra Rydela, czyli architekta etatowego Deutsche Bank, który był zatrudniony na etacie jako twórca dworców kolejowych. Zbudował ich około 80 na terenie całego Cesarstwa Niemieckiego. Podobieństwo dworca gdańskiego do wielu innych, na przykład w Kolmarze, wynika przede wszystkim z faktu, że za wszystkimi stoi Aleksander Rydel, który niespecjalnie się fatygował, miał narysowane na desce 4 warianty dworca, mały, średni, duży, wielki i tylko je ubierał w różne kostiumy wedle zasady, że architektura dworca kolejowego winna być wizytówką miasta architektoniczną. W związku z tym ubierano w kostium architektoniczny, który był najbliższy temu, co dominowało w pejzażu architektonicznym miasta, które otrzymywało ten dworzec. No Gdańsk dostał dworzec w stylu gdańskim oczywiście, bo taka była zasada, ale 10 identycznych, jeżeli chodzi o rozplanowanie przestrzenne i układ bryły z tą wieżą niesymetryczną, z tą halą, z tym wielkim oknem, można do dzisiaj zobaczyć na terenie całych Niemiec, tyle tylko, że za każdym razem mają inne ubranko, że tak powiem. Który to jest projekt? Duży, średni, wielki? Duży. Duży. Wielki jest, odbudował we Frankfurcie nad Menem. A to jest tak trzecia kategoria z czterech. I wreszcie też niezrealizowany projekt, przygotowywany dla targu siennego teatru, który sporządził Ernst Schade. Gdański od początku lat 90 architekt, ale głównie zajmujący się budowlami prywatnymi, ponieważ on był także deweloperem. On inwestował w działki, budował, sprzedawał dom, w związku z tym żył nie tylko z pracy ręki architekta, ale także z obrotu ziemią i stosunkowo niewiele projektował. Państwu na pewno znane są jego realizacje, czyli zabudowa ta taka handlowa dawnego targu drzewnego, nieistniejąca oczywiście, kilka willi we Wrzeszczu, ale chyba najlepiej znają wszyscy, choć nie wiedzą co to jest, bo część oczywiście z tego nie zdaje sprawy oczywiście, wnętrze opery bałtyckiej. To jest właśnie zaprojektowana przez Schadego tuż przed wybuchem I wojny światowej ujeżdżania i właśnie on jest tam, jego nazwisko stoi za tym budynkiem. Natomiast tego gmachu na targu siennym nie zrealizowano, może i na szczęście. I Deutsche Bauhütte pisało, bardzo osobliwą wydaje się próba dopasowania form zewnętrznych budowli do gdańskiej architektury historycznej. Okazało się więc, że nie tak łatwo jest w stylu gdańskim zbudować gmach teatralny.
co mogło być tutaj celem Szadek. Natomiast oczywiście na specjalną uwagę w tym kontekście zasługuje gmach Politechniki Gdańskiej. Ten gmach został zaprojektowany jeszcze w końcu XIX wieku w ministerstwie, no przetłumaczylibyśmy na dzisiejsze infrastruktury, czyli Ministerstwie Budownictwa, przez etatowych architektów tam zatrudnionych, Hermana Egerta, którego później zastąpił w tym procesie Georg Thurn. Oni nie pracowali razem, tylko jeden po drugim, żeby była jasność. Sporządzili taki oto projekt, który Państwo widzą w tej chwili na obrazku, i tenże projekt zaczęli przepuszczać przez kolejne fazy zatwierdzeń, jakie obowiązywały w Cesarstwie Niemieckim, zgodnie z niemieckim prawem budowlanym. Budynek tej skali, co Politechnika oczywiście musiała mieć zatwierdzenie centralne, więc nie zajmowała się nim Deputacja Budowlana Gdańska, tylko urzędy budowlane w Berlinie. Został nawet poddany pod dyskusję takiego bardzo dostojnego ciała, jakim była Akademie der Bauwesen, czyli taki zespół najwybitniejszych architektów akademii zajmujących się architekturą Berlina, którzy bardzo pozytywnie zaopiniowali ten projekt. I byłby on był przeznaczony do realizacji, gdyby nie cesarz Wilhelm II. Cesarz Wilhelm II był człowiekiem, który uważał się, że zna się na sztuce. No, się rzeczywiście na niej znał, to ja bym w to już raczej nie wnikała, ale uważał się za architekta. No, powiedzmy w guście takich brytyjskich XVIII-wiecznych architektów, diletanci, którzy nie zdobyli wykształcenia, ale jednak ręka cesarska może wszystko. I rzeczywiście, prowadził on bardzo specyficzną działalność architektoniczną, polegającą mianowicie na tym, że miał biurko, na którym leżał duży czerwony ołówek, na który kazał sobie przynosić wszystkie projekty budowli przeznaczonych do realizacji w Cesarstwie Niemieckim powyżej pewnego kosztorysu. To było nieformalne, nie było na to przepisu ustawowego, po prostu cesarz osobiście. I co więcej, był jeszcze jeden wyłom w tym, mianowicie niezależnie od wysokości budżetu, wszystkie projekty budynków poczt, nawet w Wólce Górnej. Po prostu do poczt miał szczególne upodobanie. I on tym czerwonym ołówkiem, proszę Państwa, jeździł po tych projektach i kreślił, jedna wieża za dużo, szczyt za dużo, ingerował cesarską ręką osobiście. Zachowały się rysunki, gdzie cesarz osobiście poprawił parę projektów architektonicznych. Niestety nie zachował się akurat rysunek Politechniki z osobistą cesarską interwencją czerwonym ołówkiem. Ofiarą cesarza stał się między innymi Paul Walot, który, jak Państwo wiecie, zaprojektował dla Berlina gmach Reichstagu. Ten Reichstag już zaczęto budować, kiedy Wilhelm II objął tron w 1888 roku i natychmiast kazał się zaprowadzić do Walota, wyjął swój czerwony ołówek, postanowił tam zaingerować ten projekt i Paul Walot złapał go za rękę. Myślał, nie, cesarska mość, po moim projekcie nikt nie marzy. Cena, jaką zapłacił Walot za to? Do końca życia nie objął żadnego państwowego stanowiska, nie dostał żadnego odznaczenia, nie dostał żadnej nagrody, nie został w ogóle doceniony za zbudowanie najważniejszego gmachu, bo parlamentarnego gmachu w Berlinie. Cesarz się obraził na całe życie, a ponieważ cesarz długo żył, bo jak Państwo wiecie, w związku z tym przeżył Walota i Walot kariery nie zrobił. I o ile nie mamy rysunku dotyczącego Politechniki, o tyle mamy zapis w archiwum Geheimsarchiv Preußische Kulturbesitz. Zachowały się akta kancelarii cesarskiej, w których zachował się list z kancelarii cesarskiej informujący, że na auf allerhöchste Anordnung samego osobistego cesarza gdański ratusz ma być zniesiony bliżej charakteru Altdanziger Bauweise, czyli starogdańskiego stylu budowania, i należy zmienić kształt szczytu ryzalitu środkowego tak, aby zbliżyć ten budynek do wersji, do form tegoż arsenału, czyli zbrojowy. I ten ostateczny projekt, który Państwo znają z wersji realizacyjnej, bo po prostu ten budynek stoi oddany w 1904 roku do użytku nowo powołanej Szkole Wyższej w Gdańsku, jak Państwo widzą, różni się nieznacznie, ale jednak istotnie od tego poprzedniego. W
tworzeniu tej ostatniej wersji wziął już udział kolejny, trzeci architekt, Albert Karsten, dlatego jak się mówi o Politechnice, to trzeba wymienić wszystkie te trzy nazwiska po kolei ze świadomością, że po prostu w ciągu 2 lat pracy nad projektem pracowało nad nią jeden po drugim, 3 architektów. I rzeczywiście te gdańskie szczyty arsenałowe zwieńczyły rysalic środkowy gmachu głównego Politechniki. To jeszcze zdjęcie już w wersji zrealizowanej. No i te pozostałe gmachy, o których już wspomniałam w kontekście wałów, a więc gmach prezydium policji, wzniesiony na początku już XX wieku przez 2 gdańskich architektów, Otto Klepla i Alfreda Motraja. Klep to był architekt wprowadzony do Gdańska w imię tworzenia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. I on stał się takim jeden z ważniejszych gdańskich architektów nie tylko tego okresu przed I wojną światową, ale także całego dwudziestolecia międzywojennego, bo jako profesor Politechniki kształcił na Wydziale Architektonicznym. Ten budynek stoi do dzisiaj. Ciekawostką tego budynku było umieszczenie w gabinecie dyrektora Prezydium Policji, głównego komendanta, flizów na ścianach, które zostały wymontowane z jednej z rozbieranych zabytkowych kamienic gdańskich. Tam przeniesiono XVII-wieczne flizy i je wklejono. Niestety nigdy nie udało się ustalić, co i kiedy z tymi flizami uczyniono, bo wejście do gabinetu szefa CBA, który tam teraz rezyduje, okazało się dla mnie progiem nie do przeskoczenia, ale mam nadzieję, że może komuś z Państwa... ABW, przepraszam, ABW. Na cholera. Wszystkie 3 literowce to jego taki jest trudny partner do takich rozmów o flizach w gabinecie dyrektora, jak Państwo się zapewne domyślają. To jest też bardzo dobrze Państwu znany znak Kurta Hempla, gmach ubezpieczalni, chciała sięgnąć jeszcze, a nie, dobrze. W stosunku, Klepl nazwał ten budynek, który Państwu pokazywałam przed chwilą, Danziger Spät Renaissance, natomiast Kurt Hempel nie był gdańskim architektem, ale przeniósł się do Gdańska wtedy, kiedy zaczęła się tutaj koniunktura, zbudował ten gmach ubezpieczeń, nieco inaczej teraz wygląda, bo stracił te szczyty. Państwo go znają w wersji takiej okrojonej po wojnie. Główny akord fasady stanowią jedynie wysoko poruszony szczyt wieńczący i miękko występujące wykusze, bogaty portal i medaliony nawiązujące do języka form starej gdańskiej zbrojowni. Też uważam, że pod zbrojowni, wszyscy się pociągali do tego. Kolejny z tych gmachów to gmach Banku Rzeszy, Maxa Harsaka, czyli Reichsbank. To też jest budynek, który jest troszeczkę inny już w tej chwili, bo nie ma tych wieżyczek, tam troszeczkę go tak obdarło górą z tej dekoracji. I Max Harsak na łamach architektonicznych Rundschau objaśniał, że posłużył się formami Danziger Bauweise. Czysu byli przekonani, że to jest Danziger Bauweise. Co więcej, jak Państwo zapewne znają ten budynek, bo każdy, kto wszedł do sali operacyjnej, musiał to zobaczyć. Zachowały się tam do dzisiaj ceramiczne stropy wyprodukowane w fabryce ceramiki tej polewanej cesarza Wilhelma II w Kadyrach. Oczywiście do tego nurtu należą także gmach Archiwum Państwowego. To jest też kombinacja autorska 2 architektów, Georga Thüra, znanego Państwu już z projektu Politechniki, który był etatowym berlińskim architektem Ministerstwa Budownictwa, który został podrasowany przez Alfreda Motraja, architekta gdańskiego. I oczywiście jednym z ostatnich przykładów takiego sięgnięcia po renesans gdański był gmach sądów, Land- und Amtsgerichtsgebäude przy Nowych Ogrodach, według projektu z 1907 roku, którego autorem był Edward Zall. Berliński architekt z Ministerstwa też robót budowlanych, on tutaj w Gdańsku się nie pojawił. Co jeszcze chcę pokazać? Także stosowanie i używanie tych form przez omówionego już przeze mnie Ernsta Szadego w zabudowie właśnie
powstającej po rozebraniu wału. To jest taki nieistniejący kompleks budynków u zbiegu Targu Drzewnego i wałów jagiellońskich, które on zbudował w 90-tych latach. To jest przykład zastosowania tych form w willi też nieistniejącej, która powstała w pasie powałowym według projektu Reimerusa i Hetzla. Czy wreszcie znany wszystkim hotel Danzigerhof w okolicach, że tak powiem, Bramy Wyżynnej, na lewo od Bramy Wyżynnej, także oczywiście nieistniejący budynek. Takim bardzo ważnym momentem w próbach zdefiniowania gdańskości w architekturze jest oczywiście 1902 rok i ogłoszenie w Gdańsku na wzór bremeński konkursu na gdańską fasadę. Zofia Maciakowska bardzo szczegółowo omówiła ten konkurs, więc nie będę już powtarzała jej słów, ale warto pamiętać o tym, że wówczas nadesłano niemal setkę takich rysunków, które w taki czy inny sposób podchodziły do tematu gdańskiej architektury. Tu pokazuję jeszcze Państwu dom handlowy braci Freyman Bruno Bara, który także te formy neorenesansowe pożytkuje. Ale oczywiście czy warto świadomość mieć tego, że nie zaginęła jakby ta druga nitka identyfikacji Gdańska przez tożsamość stylistyczną lokalną, która była uhaczona w gdańskiej tradycji gotyckiej. I ten gmach biblioteki miejskiej w Gdańsku, zaprojektowany przez Ferhabera i Klefelda, na łamach Central Blatt für Bauverwaltung został opisany przez autorów jako skromne i mocne ukształtowanie budowli z surowej cegły, nawiązujące w przyjemny sposób do średniowiecznych budowli Gdańska. Więc ta świadomość, że neogotyk to także konotacja Gdańska, towarzyszył ówczesny. Podobnie zresztą jak i właśnie ten bank ziemski Kurta Hempla, narożny budynek, on stoi oczywiście zachowany. Zdaje się, że nie ma tej wieży. Nie. To jest dzisiaj pozbawione, natomiast na łamach Central Blatt für Deutschen Baugewerbe opisany został jako ceglana architektura dawnych budowli gdańskich. To jest jeszcze alternatywny projekt tego gmachu, Schüttego i Wollmera. Tak naprawdę zarzucono próby szukania identyfikacji w neorenesansie i gotyku dopiero po raz pierwszy w projektach i właściwie w ogóle zarzucono próby jakiejkolwiek identyfikacji lokalnej, czy regionalnej, czy narodowej w konkursowych projektach, które zostały nadesłane na projekt hali miejskiej, czyli Stadthalle, zorganizowany w 1912 roku. Stadthalle miała stanąć na Targu Siennym. To ten kolejny nieszczęsny, nigdy nie zrealizowany projekt Targu Siennego. Targ Sienny to jeden z takich miejsc gdańskich, do którego w ciągu 200 lat narysowano sporo wariantów zabudowy, ale nie fart tam ciążył nad tym miejscem totalnie. I rzeczywiście ten konkurs też nie przyniósł żadnego projektu realizacyjnego. Pokazuję Państwu bodajże zwycięski projekt Adolfa Sztala ze Szczecina, który oczywiście użył takich ogólnorozwojowych niemieckich form tak zwanego stylu około 1910, około 1810 on się nazywał. W 1910 nazywał się styl około 1810, o takim lekkim touchu heimatstylowym, ale bez specjalnej konotacji lokalnej. Tu pokazuję Państwu Kurta Hempla, czyli architekta, który zbudował w stylu renesansu niemieckiego budynek w Gdańsku, ale w 1912 roku na projekt hali miejskiej przysłał taki oto wyczyn architektoniczny, który, jak Państwo widzą, w żaden żywy sposób nie jest w stanie się skojarzyć z niczym, co jest związane z Gdańskiem. Może przy odrobinie uporu portal z teatrem na Targu Drzewnym, ale to wymaga bardzo daleko idącej dobrej woli, obawiam się. Przechodząc do podsumowania, proszę Państwa, czy w związku z tym,
Możemy powiedzieć o tym, że ta gdańska architektura końca XIX i początku XX wieku była gdańska czy niemiecka. Wygląda na to, że i taka, i taka. Ten renesans północny okazał się niezwykle sprawnym narzędziem polityki wizualnej w cesarstwie. Jak Państwo zauważyli, inicjatywa wdrożenia go na szeroką skalę do architektury Gdańska bynajmniej nie był dziełem tylko lokalnym, oczywiście Leopold von Winter świadomie to narzucił, ale było to dziełem architektów berlińskich, a także ingerencji cesarza, co jest szalenie istotne w tej całej historii, ponieważ oznacza to, że cesarz świadomie współtworzył politykę wizualną cesarstwa. I zadajmy sobie pytanie, dlaczego ten renesans gdański tak bardzo im pasował do tego? I dlaczego tak zdominował ten pejzaż? Bo przecież, jak wspomniałam na początku, możliwości było więcej. Chodzi o rachubę, ten gotyk, o którym była mowa, ale też parę innych rzeczy, które też się pojawiają w gdańskiej architekturze, jak na przykład neobaruch wilhelmiński, który w ostateczności został użyty w formach gmachu dyrekcji kolei stacji. Dzisiaj tutaj przy wiadukcie niedaleko Zieleniaka, w tyłach Zieleniaka mniej więcej. Znaczy, Zieleniak stoi na tyłach gmachu dyrekcji. O, dokładnie. O którym za miesiąc Katarzyna Wojczak będzie opowiadała. Ale to Kasia wam wszystko opowie, to mądra kobieta, więc warto usłuchać. Ale jednak to ten renesans był decydujący w tej całej grze. Właściwie wszystkie wielkie budowle publiczne Gdańska zostały w tym stylu zbudowane. Że w Gdańsku byłyby zabytki w tym stylu tak ciekawe i ważne, jak zrekonstruowana Zielona Brama, czy zbrojownia, czy bramy, wiem. Ale tak naprawdę chodziło o to, że w cesarstwie niemieckim, utworzonym w 1871 roku, istniał bardzo poważny problem polityczny, z którego cesarz niemiecki, ale także architekci związani z Jakobiedniemi de Oberbauweisen, którzy w dużym stopniu kształtowali tą politykę budowlaną w cesarstwie, i architekci zatrudnieni w Berlinie w Ministerstwie Budowlanym, byli tego świadomi. Cesarstwo było w pewnego rodzaju naciąganym politycznie tworem, ponieważ tradycji zjednoczenia państw niemieckich w jeden organizm właściwie w XIX wieku nie było. Oczywiście możemy formalnie wskazać na datę zakończenia funkcjonowania pierwszej Rzeszy, bo ona przestała istnieć dopiero w czasach napoleońskich, ale przecież to była fikcja. Praktycznie od średniowiecza Rzesza Niemiecka była fikcją. Elektorzy nie wybierali cesarzy, bo oni byli dziedzicznym tronem habsburskim już od bardzo wielu pokoleń. Właściwie nie było żadnych elementów jednoczących tę sumę państw niemieckich wchodzących, państw i państewek i księstewek, bo to przecież była cała mieszanina dużych i małych państw, które dzisiaj nazywamy Niemcami. Owszem, łącznikiem i ultim był język, ale też ja bym nie przesadzała z tym językiem, bo my zapominamy o takich totalnych różnicach językowych, które dzielą się od Bawarii i Dolne Niemcy, które zdecydują o tym, że właściwie dzisiaj chłop bawarski nie zrozumie mieszkańca Wyspy Syl w ogóle ze słupu. Prędzej mieszkaniec Wyspy Syl zrozumie Holendra niż Bawarczyka. W związku z tym ani ta wspólnota języka, ani wspólnota wyznaniowa, bo przecież tak mniej więcej pół na pół było katolickich i ewangelickich tych państw. I właściwie to zjednoczenie cesarstwa niemieckiego dokonane przez Wilhelma I w 1871 roku było dosyć takim poważnym gwałtem politycznym na wielu państwach. Zresztą rozegrały się też, jak Państwo wiedzą, także wojny na okoliczność tego jednoczenia, bo Bawarczycy nie byli tacy skłonni i szybcy w tym wchodzeniu w ten układ. I w momencie, kiedy trzeba było już za Wilhelma II, no bo mamy tak naprawdę tylko do czynienia w czasach cesarskich z okresami tych dwóch cesarzy, bo ten trzeci chory na raka krtani załapał się na 3 miesiące władzy, więc i głównie leżał, w związku z tym możemy go pomijać w takich rozważaniach. Wilhelm II był naprawdę świadomy pod względem artystycznym, miał doradców, którzy mu to uświadamiali, że trzeba posługiwać się w propagandzie wizualnej takimi narzędziami, które jednocześnie jednoczą i jednocześnie uświadamiają różnice lokalne. I ten renesans niemiecki się doskonale do tego nadawał. Właśnie przez to, że był jakby wspólnym mianownikiem, jako renesans nie włoski na północ od Alp dla wszystkich tych państw i miast niemieckich, ale jednocześnie przez te lokalne odmiany pozwalał tym Lipskom, Augsburgom, Gdańskom i Bremom identyfikować się lokalnie, regionalnie. On dawał tą
to możliwość poczucia się, że jest się jednostką w zbiorowości, ale o własnych cechach. Być jednością w wielości. I ten renesans dużo lepiej się nadawał niż jakikolwiek inny styl. Dawał dużo więcej możliwości modyfikacyjnych i takich odwołanych, lokalnych. I stąd jego ogromne powodzenie w Gdańsku i to świadome dyktowanie właśnie tego stylu, jak obowiązującego na przykład przez cesarza architektom projektującym Politechnikę Gdańską. Za tym stoi po prostu świadoma myśl polityczna. Dzisiaj możemy się cieszyć, że powstało tyle pięknych budynków, martwić się, że część z nich zdecydowana już istnieje, a inne są poszkadzane, ale miejmy świadomość tego, że to, co my odczytujemy jako gdańskość polską, do czego mamy pełne prawo, bo gdański Złoty Wiek to okres przynależności miasta do Rzeczpospolitej, dla Niemiec XIX-wiecznych był po pierwsze konotacją niemiecką, a po drugie konotacją dwoistą, a więc gdańską i niemiecką jednocześnie, która wpisywała się w politykę Cesarstwa Niemieckiego. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Profesor. Jakby światło można... Drodzy Państwo, okazja do zadawania pytań, komentarzy. Bardzo proszę. No takie trochę prowokacyjne pytanie. Z perspektywy tych 70 lat, jakby Pani miała decydować o tym, co zastaliśmy w Gdańsku, to które z budynków, no nie poszłyby do rozbiórki, jednak by była próba odbudowania, a w dalszej kolejności, czy ewentualnie przy, powiedzmy, przychylności Unii Europejskiej, której wiadomo, kto najwięcej ma do powiedzenia ze środkami, czy który z tych budynków warto by było odbudować? Powiem tak, 70 lat temu ratowałabym wszystkie, bo historyczno-artystyczna wiedza mówi mi, że jeżeli się czegoś raz nie uratuje, to potem już się nie uratuje. Jak wyszła moda na hale wrotkowe w całej Europie, to dzisiaj nie mamy żadnych. Bo nikt w porę się nie zainteresował tym, żeby zatrzymać jeden budynek, choćby niepotrzebny, jako ślad przyszłości. I bardzo łatwo się ocenia różne epoki z perspektywy własnego gustu, zwłaszcza te, które pochodzą z pokolenia naszych rodziców, że są brzydkie, bo najczęściej podzielamy gust naszych dziadków, a przetrzymy gustowi naszych rodziców. Więc stąd te zmiany pokoleniowe potem w ochronie zabytków. Tak? Dochodzi do głosu nowe pokolenie i oszczędza to, co ich dziadków, ale ich rodzice to burzyli. Prawda? I warto czasem pomyśleć o tym, że nawet coś, co uważamy za brzydkie, a dzisiaj taka dyskusja trwa wokół wrocławskiego Solpolu, czyli pierwszego postmodernistycznego budynku polskiego. Ma wartość historyczną dla następnych pokoleń, będzie potem kultowym obiektem. Ale na drugie pytanie Pana odpowiem. Ja jestem przeciwnikiem rekonstrukcji. Że generalnie, po prostu uważam, że jeżeli się po kilkudziesięciu latach nieobecności jakiegoś budynku próbuje go odbudować, to trochę bawimy się w takie wywoływanie duchów skojarzone z budowaniem takich zombie. Dlatego, że wartością zabytku jest jego wartość nie tylko ideowa, zawarta w jego wyglądzie, takim utrwalonym na rysunkach i zdjęciach, ale przede wszystkim wartość materialna, zawarta we wszystkim, z czego on się składa. Jego materiału, z którego zostały zbudowane piwnice i detale kamienne, jego układu wnętrz, jego proporcji, we wszystkich jego szczegółach. I oczywiście, jeżeli mamy jakiś zabytek, który nie odpowiada naszym funkcjom dzisiaj, to podejmujemy decyzję jego modyfikacji, modernizacji, wstawiamy windę, nową klatkę schodową, bo musimy. Ale cały czas w imię tego, że ocalmy jak najwięcej, co się da, niech on będzie użytkowany. Ale dzisiaj, gdybyśmy mieli to rekonstruować, to przecież wiadomo, że co najwyżej pokusilibyśmy się o odtworzenie tych elewacji. Bo przecież nie wnętrz, bo zaraz by się okazało, że nie odpowiadają naszym potrzebom, bo nie ma windy, bo są za wysokie, bo klimatyzacja źle w nich działa, że trzeba obniżyć kondygnację i mielibyśmy nie zabytek. Tylko Pałac Jabłonowski w Warszawie, w którym kondygnację przeprowadzono w 2/3 wysokości okna piano nobile i w związku z tym po zmroku pracownicy banków nogami majtają na wysokości 3 szachtu okiennego. No, czyli naprzeciwko Teatru Wielkiego. Tak, to jest budynek naprzeciwko Teatru Wielkiego. Takich rzeczy nie wolno robić. Poza tym dzisiaj tak naprawdę nie ma kim zrobić wiernej rekonstrukcji. My potrafimy odtworzyć proporcje budynków, zrobić żelbetowe stropy i okleić to jakąś plasteliną mniej lub bardziej trwałą, ale nie mamy ludzi, którzy potrafiliby ręcznie wyciągnąć gzyms
którym widać, że jest ręcznie robiony. My mamy super komputerowe szablony do tego. Ale nie bierzemy pod uwagę, że na końcu efekt jest żałosny, bo to wszystko już nie żyje. My już właściwie nie mamy fabryk, no mamy na szczęście Patokę, która jeszcze robi starą cegłę według starego wypału. Ale większość budynków ceglanych, które dzisiaj współcześnie odtwarzamy czy rekonstruujemy, robimy przy pomocy technicznej cegły. No ludzie, no to wygląda jak tapeta z Leroy Merlena, a nie architektura. Jest bardzo ciężko tak naprawdę i bardzo kosztownie zrekonstruować naprawdę jakiś obiekt. I wtedy zawsze trzeba sobie zadać pytanie po co. Ponieważ każdy zabytek to kłopot. Tak? To jest kłopot, bo trzeba o niego dbać, o jego dekorację, trzeba dbać o jego właśnie adaptację, znalezienie dla niego nowej funkcji. My mamy bardzo dużo kłopotliwych budynków. Jakby Państwo nie wierzą, to niech się Państwo przejdą na tereny postoczniowe. Tam są same kłopotliwe budynki. Każdy z nich, żeby uratować, trzeba nie tylko włożyć w pieniądze w ratowanie ich murów, stropów, ale też wynalezienie funkcji i właściwe włożenie tej funkcji nowej w ten budynek. W związku z tym dorabianie sobie tych kłopotów na własne życzenie, to chyba nie ma sensu. Dziękuję. Bardzo prosimy najpierw Pani, później. Dwa pytania. Jedna, jeżeli dobrze rozumieć. Architekci XIX-wieczni nie tyle, tak jak ja rozumiałam, nawiązywali, że chcieli nawiązywać do renesansu XVII-wiecznego, co raczej implementować i wprowadzać renesans XIX-wieczny w rozumieniu niemieckim czy północnym, który stał się modny w Rzeszy. Nie wiem, czy dobrze to pojęłam. Drugie pytanie, wychodzące w przyszłość. Czy dzisiaj możemy mówić w ogóle o gdańskiej lub duchu gdańskim architektury, która dzisiaj powstaje? Ewentualnie, czy Pani zdaniem powinniśmy wybierać wpływ, dążyć do tego, żeby to, co powstaje, ultranowoczesne budynki, jednak miały jakiś rys, jakiś duch, jakieś elementy historyzujące, które by nadawały charakter gdańskowy? Na pierwsze pytanie odpowiedziałam, dobrze Pani zrozumiała. Na drugie pytanie odpowiem Pani po niemiecku Jain. Czyli pierwsza część tak, druga część nie. To znaczy architektura współczesna powinna się konotować lokalnie, regionalnie. Uważam, że to jest dobry kierunek, ale to nie znaczy, że musi używać elementów historyzujących. Absolutnie nie. Ponieważ ona się może konotować na inne sposoby. Proszę zwrócić uwagę, ja myślę, że to się da w gdańskiej architekturze odczytać. Moim zdaniem bardzo dobrym przykładem konotacji lokalnej CCS, który absolutnie nie jest historyzujący, bo robi to przy pomocy okładziny kortenowej. Nie, hala lotniska na Rębiechowie, która ma konstrukcję dźwigarów powtarzającą rysunek dźwigów Kone ze stoczni, prawda? I to nie jest przypadek, oni to świadomie zrobili. W Katowicach Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia ma siedzibę, która została obłożona ceramiką w dwóch kolorach. Oba występują na elewacjach dzielnicy robotniczej, górniczej Nikiszowiec, ale nie ma w niej nic historyzującego. On tylko posłużył się tym zestawieniem kolorystycznym brunatnego klinkieru i czerwonego, takiego szkarłatnego wypełnienia klinkierowego ścieży. Więc nie trzeba posługiwać się narzędziami historyzującymi, żeby stworzyć architekturę konotowaną regionalnie. Ja się zawsze cieszę, jak ją znajduję, ale nie zawsze ją znajduję. Ja nie wiem, czy jestem dobrze wykształcony w tym temacie, ale zawsze mi się wydawało, że zbrojownia i zielona brama to są przykłady manieryzmu niderlandzkiego. Czy ja dobrze rozumiem, czy to jest manieryzm niderlandzki? Wchodzimy w tej chwili w bardzo specyficzną... Czy w ten sposób ten powrót pod koniec XIX wieku do, to co Pani też mówiła, renesansu gdańskiego, to nie jest właśnie powrót jednak do korzeni niderlandzkich, czyli jakby Prusacy znaleźli swoją tożsamość w stylu niderlandzkim. Nie, ale zaraz spróbuję się wytłumaczyć. Żeby zrozumieć zjawisko, o którym mówię, musiałam się w ciągu całego wykładu posłużyć terminologią jedyną wówczas używaną przez historię sztuki w czasie. Proszę wziąć pod uwagę, że pojęcie manieryzmu w końcu XIX wieku i na początku XX wieku w ogóle nie istniało. Pojęcie manieryzmu, czyli wyodrębnienia pomiędzy renesansem a barokiem odrębnej epoki, to dużo późniejszy czas, historyczno-artystycznie rzecz biorąc, naukowo rzecz biorąc. Te pierwsze pojawienia się, o ile ja dobrze pamiętam, to jest dwustolecie międzywojenne, 30 lata mniej więcej, w historiografii pojawia się pojęcie manieryzmu. W związku z tym oni nie mieli żadnych szans się posługiwania.
Natomiast pojęcie manieryzmu niderlandzkiego w odniesieniu do architektury gdańskiej jest z kolei dziełem historyków sztuki po 1945 roku polskiej, którzy bardzo starannie zadbali o to, żeby wygumkować z historii sztuki Gdańska słowo Niemcy. To prawda, że wiele cech wspólnych jest oczywiście także z architekturą niderlandzką, to jest jasne. To prawda, że działali tu architekci sprowadzani także z Niderlandów, to oczywiste. Tylko że nie ma różnicy między renesansem niemieckim w rozumieniu niemieckim, a renesansem niderlandzkim. Bo stylistycznie to jest właściwie w odniesieniu do tamtych dziejów XVI-wiecznych, tak nie XVII-wiecznego, XVI-wiecznego, tylko jedność. Tylko nam jakby antygermańsko po 1945 roku bardziej pasowało to nazwanie manieryzmem niderlandzkim niż posługiwanie się terminologią niemiecką. Myśmy chcieli odgermanizować to miasto. Natomiast morfologicznie analiza pokaże, że cechy architektury gdańskiej tak naprawdę, oczywiście w pojedynczych budynkach można powiedzieć, tak, to jest bliskie Amsterdamowi czy Rotterdamowi, w innym przypadku Bremie, Lubece czy Hamburgowi. Tu nie ma takiej możliwości, żeby sobie pozwolić na luksus odgermanizowania architektury gdańskiej końca XIX wieku. Danci się zajmę, Bałten tam po prostu cały czas nie ma ani słowa. Nie, ma takiego nie było takiego pojęcia. To, jak mówię, pojęcie manieryzm to dwudziestolecie międzywojenne, pojęcie manieryzm niderlandzki to pojęcie stworzone przez polskich historyków sztuki. A wielkie encyklopedii, że tak powiem, stylów jako taki to w ogóle nie występuje, tą pod tytułem manieryzm. Tak. Bardzo proszę. Ja mam jeszcze takie dwa pytania. Skoro pani jest przeciwnikiem odbudowywania z nieistniejących zabytków, tak? Z czego powinniśmy odbudowywać? Czy to powinna być cegła tutaj w Gdańsku, czy dopuszcza pani też szkło, co nam ostatnio architekci fundują? To jest jedno pytanie. A drugie odnośnie dworca głównego, bo mówiła pani, że tam były te 3-4 szablony. Zazwyczaj tutaj z wykładu profesora Janusza Itisa wiemy, że jest kopia naszego dworca gdzieś w jakimś mieście w Japonii, ale w jakich niemieckich miastach są podobne takie dworce, żebyśmy mogli sobie gdzieś tam wygooglować, zobaczyć? Proszę pana, skoro jestem przeciwnikiem, to nie mówmy o odbudowie. A z czego budować? Myślę, że cegła to bardzo piękny materiał. Naprawdę piękny i cały czas kryjący w sobie bardzo dużo możliwości. I to na pewno dobrze by się w Gdańsku konotowało. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja znam ten budynek z Japonii, bo ja go tam, czy z Chin, chyba z Japonii. I to jest zresztą podpisane jako dom weselny, nie urząd stanu cywilnego, dom weselny. W 30 dniach przed dekadą chyba jest duży tekst. Tak, ale o ile pan wie, nikt nie ustalił, dlaczego to się tak stało. To znaczy, to jest jakaś... Podobno ktoś był i podobało mu się. Taka legendarna historia. Takie zjawisko, jak tak zwana pamiątka z podróży, czyli zbudowanie u siebie w domu tego, co się widziało podczas podróży, towarzyszy Europejczykom od XVIII wieku. Proszę zobaczyć to, na przykład... Las Vegas stało. Ja mówię o XVIII wieku już, prawda? No, a teraz to już Chiny, Las Vegas, proszę pana. Ale takie pamiątek podróży może pan znaleźć na przykład sporo w Wörlitz. Tam jest taki park założony przez księcia Coburgdesa, który pojechał na wycieczkę do Wielkiej Brytanii, był też we Włoszech i potem w tym parku sobie zrobił miniaturę Wezuwiusza, która mu tam wybuchała przy okazji jakimiś racami. I most żelazny Coalbrook Dale, pierwszy żelazny most na świecie, który kazał sobie też skopiować jako kładkę nad rzeczką, bo widział. Więc takie rzeczy się zdarzają, z tego wiele nie wynika niestety dla architektury, ale cieszy oko. Natomiast jeżeli chodzi o te bliźnięta, to te bliźniaki wyłapał bardzo dobrze Jakub Szymański w takim artykule, który umieścił w książce Gust Gdański. I on je tam wszystkie wymienia. Ja je miałam kiedyś zestawione na kartce, ale nie mam w tej chwili dostępu do swojego komputera, bo on jest... Więc na pewno chodzi o Kolmar. Tak. Kolmar na pewno... Ale kompozycja okna termalnego jest identyczna na dworcu w Opolu. Prawda? Tak, ale ja mówię o takie zestawienie jeszcze z wieżą. Tak, z wieżą. Jeszcze z wieżą. Więc Kolmar na pewno, ale jest ich kilkanaście. Ja może za miesiąc je w kontekście... Umówmy się, że przyjdzie pan na wykład koleżanki z Kolczak, a ona panu to wszystko pokaże, dobrze? Ja mogę tylko do dworca dwa słowa. No tam tych dachów brakuje. Bo już ich nie odbudowano po wojnie. Ale czy to pani sądzi, że należało to odbudować? Takie rzeczy bym rekonstruowała. Ja myślę, że tak, nie? Tak, słyszałem, że w nowej wersji jest taka decyzja rozważana. Zresztą ja chciałabym, żeby państwo dobrze mnie zrozumieli. Ja nie jestem przeciwnikiem odbudowy zabytków w ogóle. No.
ja jestem wielkim miłośnikiem odbudowy Starego Miasta w Gdańsku, Starego Miasta w Warszawie, Zamku Królewskiego. Tylko wszystko ma swój czas i sens, i ideę. Czym innym jest odbudowywanie Zamku Królewskiego, potęgi polskiego parlamentaryzmu i monarchizmu, a czym innym czegokolwiek w imię tego, żeby było ładne. To są Pałacu Saskiego. No Pałac Saski ma nie przechlapane po całości. To... Czyli będę odbudowywał? Mam nadzieję, że nie. Natomiast no właśnie Pałac Saski jest takim charakterystycznym przykładem, że był to budynek zniesiony na potrzeby rosyjskiego inwestora jako dom wielofunkcyjny. Oczywiście nigdy nie był pałacem i nigdy nie był Saski. Był przez większość swojego życia wykorzystywany przez wojsko, w tym także przez armię rosyjską, która pacyfikowała powstanie styczniowe, bo już wtedy miała, właśnie tam zasiadał cały sztab generalny. Więc to, że tam w piwnicy odkodowane enigmy mnie nie pociesza w tym kontekście. Więc ideowo ten budynek mi nie leży kompletnie z tym rosyjsko-niemieckim kontekstem do 1915 i potem niemieckim 34, przepraszam, on został wysadzony w powietrze 28 grudnia 1944 roku. Ale dla mnie szalenie istotną rzeczą jest grób nieznanego żołnierza. I kontekst, w jakim my go oglądamy od 70 lat. Bo to jest kontekst, o którym wszyscy warszawiacy zapomnieli. Że to jest kontekst, który wszystkim przypomina, że miasto zostało kiedyś przez Niemców zniszczone. Ja naprawdę uważam, że nie przez przypadek trzy wielkie firmy inwestorskie, które zgłosiły się do Hanny Gronkiewicz-Waltz o pozwolenie na odbudowę Pałacu Saskiego, były niemieckie. Powinny to zrobić, jeżeli już, to za darmo. No. No ale, jeszcze... ale ja uważam, że w tym miejscu i zanoszenie tych wieńców przez wszystkie delegacje międzynarodowe. Pamiętajcie Państwo, każda delegacja zagraniczna przyjeżdżająca do Warszawy leci tam z wieńcem. Tak i niech oni patrzą na ten wieńc. To trzeba pamiętać. No, gdzieś musimy pamiętać o tym, co zrobiono do tego miasta. To jeszcze może takie pytanie w stylu, co by było, gdyby po 45 roku nie nastąpiła ta wymiana ludności tutaj, by została duża część tych rdzennych gdańszczan. Jak pani sądzi, jak by wyglądał teraz Gdańsk? Bardzo podobnie. To znaczy nie miałby zapewne odbudowanego głównego miasta, ponieważ w warunkach takich, jakie były w Niemczech powojennych, zrobiono by to, co we Frankfurcie nad Menem, czy w Darmstadzie, czy choćby nawet w Dreźnie. Więc mielibyśmy być może zabudowę po modułach parcelacji przedwojennej, żeby tam jakąś pamiątkę zachować, ale postawiliby po prostu nową architekturę, tak jak ta cała centrum Norymbergi wygląda. Czy tam w ogóle nie ma nic. A oczywiście te zabytki XIX-wieczne też poszły, znaczy dzisiaj z naszego punktu widzenia zabytki XIX-wieczne też poszłyby pod młotek, bo to nie była szanowana architektura w żadnym kraju, więc byłoby mniej niż jest. Ja wielokrotnie słyszałam od Niemców, którzy chodzili po Gdańsku, mówili, że największą zaletą tego, że to jest polskie miasto, jest to, że jest odbudowane stare miasto, główne miasto, bo gdyby to było nasze, to by tego nie było. Gdyby był system taki, który jest dzisiaj, to też by nie zostało odbudowane. Ekonomia to wykluczała. I dajmy szansę na ostatnie pytanie. Jak w te założenia, o których pani mówiła, wpisują się takie obiekty, jak na przykład łaźnie na Dolnym Mieście, Nowym Porcie i powiedzmy krematorium? Czy to chodziło o niskie koszty? W ogóle się nie wpisują, ale z różnych przyczyn. Właśnie były przede wszystkim budynkami publicznymi, utylitarnymi, których nie dotyczyło w ogóle zasada, znaczy dotyczyła zasada dekorum, ale ona wykluczała możliwość robienia ich w wysokim stylu, czyli stylu, który by nadawał im rangę. To są budowle utylitarne, takie jak więzienia, jak jak się zawsze budowało w Niemczech od czasów Szynklowskich z czerwonej cegły. Troszkę dekorowano, żeby było miło dla oka, ale to właśnie zasada dekorum obowiązująca w XIX-wiecznej architekturze odpowiednio je, że tak powiem, lokowało na niskim poziomie. W przypadku krematorium na drodze świętomichalskiej, to dzisiaj Trauta jest, prawda? A poza tym budynek inaczej wygląda, bo ma te kopuły, te cerkiewki, bo to jest cerkiew, prawda? I nikt nie kojarzy, że to jest zbudowane przed I wojną światową, ma krematorium. I zresztą to otoczenie parkowe do dzisiaj, które tam jest, to przecież jest właśnie pole krematoryjne. Tam ci, co te pieski wyprowadzają, to niech się chwilę zreflektują, że to jest między innymi łączka do wypoczywania prochów, prawda? Bo to jest cmentarz przy krematorium. Tak? No kiedyś były takie katakumby potem zniszczone. Ale część prochów wysypywano w związku z tym, w sensie symbolicznym, ci ludzie tam są nadal pochowani. To jest budynek późny, bo to jest budynek tuż przy I wojnie światowej, kiedy te reguły XIX-wieczne już zaczynają wygasać i być wypierane przez reguły modernistyczne. Ja bym widziała gmach tego krematorium już w kategoriach takiego
modernizmu wchodzącego. A słówko Wyspa Spiszu. No cóż pani powiem na temat Wyspy Spiszów. Wyspa Spiszów jest jaka każdy widzi. Dla mnie jako niegdańszczanki dramatem jest to, że od 70 lat wszyscy muszą patrzeć na to morze ruin. To powinno być już dawno zabudowane. Natomiast ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma dobrego rozwiązania. Bo dobrym rozwiązaniem nie jest rekonstrukcja tego, co było, bo to jest absolutnie niemożliwe. Z różnych względów absolutnie niemożliwe i niepotrzebne. To się technicznie nie da zrobić, to były budynki, które miały funkcje magazynowe, które się nie dają przerobić na żadną inną funkcję. W związku z tym, a jak ktoś próbuje, to musi głowę schylać, jak żeśmy się przekonali przy okazji wielu spiszów, bo one są szalenie trudne do adaptacji, więc odbudować je sobie teraz na własne życzenie, to trzeba być naprawdę szaleńcem. Poza tym to był zlepek architektury z różnych stuleci, także z dwudziestolecia międzywojennym, obok ładnych spiszów stało ohydne, fabryczne bloczydła. W związku z tym to ładnie wygląda na zdjęciu z daleka, ale nie wtedy, kiedy tak naprawdę się temu z bliska przyjrzymy. Więc tam nic się nie da zrekonstruować. I każde rozwiązanie, czy będą też dachy bardziej spadziste, czy mniej spadziste, czy tam będzie ten rytm zachowany, to zawsze jest kompromis i ten kompromis jest zawsze zgniły i on będzie zawsze bolał. Ja dalej. Wysokość zabudowy. To właśnie powinno być wysokości zabudowy, żeby nie przyćmił drugiej strony. No na pewno, natomiast oczywiście jest jeszcze pojęcie pazerności deweloperskiej. No proszę Państwa, raz jeszcze ogromnie dziękujemy. Za miesiąc zapraszamy tutaj na kolejny wykład 21 stycznia, a 21 grudnia.